W jednym z poprzednich filmów pokazałem Ci, w jaki sposób przenieść pliki naszego podcastu, cały RSS naszego podcastu z serwisu SoundCloud do Spreakera. A dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób przenieść nasz podcast z własnej strony internetowej: przenieść te pliki z serwera, na którym przechowane są również Twoje strony internetowe, do Spreakera. Cześć, jestem Krystian i witam Cię serdecznie na stronie jak zrobić podcast.pl. Po co w ogóle przenosić swój podcast z własnego serwera do speakera? Powodów może być kilka. Jednym z nich może być na przykład to, że mamy limit transferu danych na serwerze. Nasze piki, wiadomo, nie są małe w momencie, jeżeli jeszcze nagrywasz piki wysokiej jakości, jeżeli nagrywasz piki stereo, to są one jeszcze dużo większe, większe tak naprawdę niż powinny być. To wszystko zużywa transfer. Jeżeli masz jakiś limit transferu na serwerze, może się okazać, że konieczne będzie przeniesienie tych plików gdzie indziej. Drugim powodem może być na przykład problem z ilością użytkowników. Niektóre serwery, niektóre firmy hostingowe limitują, ilu użytkowników może korzystać z danego serwisu. Może się okazać, że ten limit przekroczyłeś. Może być jeszcze trzeci powód. Twój serwer hostingowy po prostu jest za mały i nie ma możliwości przechowywania na nim plików podcastów. Albo jeszcze inny powód, po prostu nie chcesz, żeby te pliki wszystkie razem były w jednym miejscu, i takich powodów można wymyślać jeszcze mnóstwo. Zobaczmy w takim razie, w jaki sposób przenieść pliki z własnego serwera do serwisu Splicker. A przy okazji mam dla Was niespodziankę. Jeżeli zarejestrujecie się w serwisie Speaker korzystając z kodu rabatowego Christian. Po prostu Christian, moje imię. Jeżeli taki kod wpiszecie albo skorzystacie z linku, który jest pod spodem pod filmem, to dostaniecie miesiąc pakietu Broadcaster całkowicie za darmo. Pakietu, który normalnie jest płatny i nie ma takiej początkowej wersji testowej. Nie ma więc możliwości przetestowania go normalnie. Ja mam taką wersję Oferuje za totalną darmożkę na 30 dni. Możecie przetestować wersję Broadcaster Speakera. Wystarczy tylko użyć kodu Krystian, albo skorzystać z linku, który jest poniżej. Kod już w tym linku jest zawarty. Zapraszam serdecznie. A teraz zobaczmy, w jaki sposób przenieść nasze pliki MP3, przenieść informacje z naszego kanału RSS, z naszego serwisu własnego do Speakera. Jak wspomniałem przed chwilą, mam dla Ciebie kod rabatowy, kod, który pozwoli na skorzystanie z planu Broadcaster przez miesiąc całkowicie za darmo. Ten kod rabatowy to jest Krystian. Po prostu moje imię, adres włącznie już wpisanym tym kodem rabatowym znajdziesz pod spodem, pod filmem. Oczywiście możesz również przy zamówieniu tutaj ten adres sobie dodać. Jedna ta informacja, kupon, który wprowadziłeś, ten kod rabatowy, pozwala na dostęp do tych pakietów On Air Talent, Broadcaster i Unhormen. Do tych trzech, pierwszy miesiąc jest całkowicie za darmo. Unhormen różni się od poprzednich, tym że ma pełne statystyki, dużo bardziej zaawansowane statystyki i aż 1500 godzin miejsca. Na pliki. Z plikiem rozliczany jest w troszkę inny sposób, ponieważ tutaj rozliczani jesteśmy za wykorzystane miejsce, ale licząc czas nagrania, czyli niezależnie od tego, jak duże są to pliki, jak duże objętościowo, ile megabajtów zajmują, to nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest to, ile zajmują czasu. W pakiecie bezpłatnym jest to 5 godzin. 5 godzin to jest pierwsze kilka tak naprawdę odcinków. W kolejnych pakietach mamy 100-500 1500 godzin, no i w tym ostatnim bez limitu, z tym, że no bez limitu, zanim przekroczymy 1500 godzin, żeby przejść do ostatniego pakietu. Troszkę czasu musi minąć. Różnica jest również w statystykach. W tym bezpłatnym pakiecie i w pakiecie onr mamy podstawowe statystyki. Są to podstawowe informacje o tym, ile razy nasz pik został ściągnięty, ile razy nasz pik został odsłuchany na stronie internetowej. Natomiast tak naprawdę nie mamy tam za bardzo dostępu do czegokolwiek innego. Tak więc, jeżeli ważne są dla Ciebie statystyki, polecam pakiet Broadcaster, ponieważ tutaj już są dużo bardziej zaawansowane, dużo bardziej rozbudowane te informacje i możemy tutaj znaleźć dużo więcej rzeczy, które nas interesują. No i oczywiście, z poniższych rzeczy w bezpłatnym pakiecie nie możemy w żaden sposób zmodyfikować naszego kanału RSS, który tutaj speaker oferuje. I również na naszej stronie w że wyświetlają się reklamy. Nie ma tych reklam w pozostałych pakietach. Pozostałe informacje na razie nie będą nas interesowały. W momencie, jeżeli nie skorzystałeś z linku, w którym był wprowadzony kod rabatowy, czyli Krystian, ten kod można wpisać tutaj na końcu. Wpisujemy Krystian. Klikamy OK. I powinna nam się w tym momencie pokazać dokładnie taka strona. Przechodzimy do pakietu Broadcaster. Utworzymy sobie nowe konto. Na kolejnej stronie podajemy informacje o płatnościach, czy decydujemy się na płatności miesięczne, czy decydujemy się na płatności roczne. Ewentualnie możemy korzystać jeszcze z systemu PayPal. I w momencie, gdy już podamy informacje o płatnościach, możemy w pełni korzystać z serwisu Speaker. Przejdźmy do dashboardu, czyli klikamy na avatarze dashboard. W momencie gdy dashboard mamy już otwarty, mamy na środku import RSS feed. Tutaj wklejamy nasz adres RSS. W momencie jeżeli masz wątpliwości, jeżeli nie pamiętasz jak tak naprawdę brzmi twój adres RSS, łatwo to sprawdzić aby na swojej stronie internetowej, gdzie masz linki. Na pewno, mam nadzieję przynajmniej, że masz linki do RSS-a? Jeżeli nie, to w ustawieniach WordPressa w zakładce PowerPress i tutaj Destinations to masz na końcu pełen swój kanał RSS. W momencie, gdy wkleimy ten kanał tutaj, klikamy Send Link, program pyta co chcemy zrobić, czy dodać, w momencie gdy mamy już jakieś show, jakąś audycję, czy dodać nagrania do istniejącej audycji, czy też utworzyć nową audycję. My tworzymy nową audycję, ponieważ na tym koncie niczego jeszcze nie ma. I w tej chwili pliki są przenoszone z naszego serwera tutaj do Spreakera. W momencie, gdy wszystkie nagrania są już przeniesione, możemy ustawić jeszcze kilka innych rzeczy, podstawowe informacje o naszym show, show, czyli tak naprawdę audycji o tym, co publikujemy. Większość tych informacji powinna być w porządku, większość powinna być dokładnie taka, jaka była w naszym kanale RSS. Możemy niektóre sprawdzić, szczególnie kategorie, czy też jakieś obrazki dodatkowe, grafiki, tego typu parametry możemy zweryfikować, możemy posprawdzać, możemy uzupełnić swoją stronę internetową. Warto uzupełnić adres mailowy, ponieważ on jest przesyłany do serwisu iTunes. Możemy podać pozostałe inne parametry. Te wszystkie strony będą te wszystkie informacje będą się wyświetlały na naszym profilu tutaj w Spreakerze w momencie gdy ten profil jest uzupełniony. Tutaj wszystkie te informacje są wyświetlane. I dodatkowo możemy przejrzeć jeszcze takie rzeczy jak RSS customization, czyli czy wszystko z naszym rss em jest w porządku, szczególnie kategoria. Tutaj w serwisie kategorii dla iTunesa, opisy, te wszystkie parametry czynne są na pewno prawidłowe. W momencie, że mam, jeżeli mamy wątpliwości, to na samym takim dole jest podgląd obrazka, pogląd rzutu ekranu z, z iTunesa. I możemy porównać po prostu te informacje, które tutaj są na tym zrzucie ekranu, z tym, co wyświetla się u nas, są ładnie opisane i na pewno sobie z tym poradzicie. W momencie, jeżeli mamy uzupełnione już wszystkie informacje, warto zrobić jeszcze jedną rzecz. Warto wrócić na naszą stronę internetową, i jeżeli korzystacie z wtyczki Blabry PowerPress, najprawdopodobniej korzystacie z tej wtyczki. Jest najbardziej popularna. Tyczka do obsługi podcastów, powinniśmy zrobić jeszcze jedną rzecz. Wrócimy na stronę główną i tutaj niżej w opcjach zaawansowanych jest Custom Podcast Channels. Zaznaczamy tą opcję. Po zaznaczeniu tej opcji na dole oczywiście klikamy Save Changes. W menu po lewej stronie pojawi nam się dodatkowa zakładka Podcast Channels. Przechodzimy do niej. Jeżeli nie ma tutaj żadnego kanału, to tworzymy nowy, dokładnie taki sam, jaki był tworzony wcześniej, czyli feed name to może być podcast w taki sposób, jak jest to u mnie. Powinno trafić to do tego samego miejsca, do tego samego kanału RSS, który mieliśmy przedtem zdefiniowany, z tym, że tutaj wchodzimy w edycję i zmieniamy jeszcze jeden parametr. W zakładce iTunes. Nad samutkim dole jest opcja New Feed URL. W tym miejscu wklejamy nowy adres RSS, ten który został wygenerowany przez speakera. Ten adres jest tutaj dostępny RSS link, możemy go stąd skopiować i tutaj w tym miejscu wkleić. Oczywiście zapisujemy zmiany i od tej pory wszystko Powinno działać tak jak dotychczas, natomiast nasze pliki przechowywane będą nie na naszym serwerze, tylko już w serwisie Spreaker. W jaki sposób podłączyć, odtwarzać Spreaker pod naszą stronę internetową, pod naszego WordPressa i w jaki sposób wyświetlać te pliki, ewentualnie playlisty, wszystkie te informacje ze Spreakera u nas na naszej stronie internetowej, to temat na odrębny film. Zajmiemy się tym przy najbliższej okazji. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zapraszam serdecznie do regularnego odwiedzenia Sony, jak zrobić podcast.pl i oczywiście do subskrybowania kanału na YouTube. Co tydzień staram się publikować nowy film, film, w którym rozwiązuje nowy problem, problemy, z jakim mogą borykać się początkujący podcasterzy. Zapraszam serdecznie, a teraz idź i nagrać coś fantastycznego.